Szanowni europarlamentarzyści, chciałam zadać pytanie bardzo mnie nurtujące i związane z moją pracą. Jestem nauczycielem i pytanie moje brzmi, ponieważ jak wiadomo nakłady na edukację w Polsce są niskie, czy istnieje projekt, który zakładałby podwyższenie subwencji na oświatę, już nie mówię, że na pensje dla nauczycieli, ale po prostu na finansowanie oświaty, czyli potrzeb edukacji publicznej. Każdy kraj członkowski ma swój system edukacji, sam decyduje, co będzie w programie szkolnym, czy co będzie w programie studiów. Co więcej, zastrzegł sobie to w traktacie, zatem Unia Europejska i tym bardziej Parlament Europejski, my nie możemy ingerować w to, czego i za ile będą się uczyli studenci, uczniowie w danym kraju. Ale mamy wpływ na tak zwaną edukację dodatkową. Ta dodatkowa edukacja to jest na przykład znany doskonale wszystkim program Erasmus, czy Comenius, czy Grundtvig, czy Leonardo da Vinci, czy Marie Curie. To są programy, które łącznie są finansowane przez Unię Europejską w wysokości 13 miliardów euro, to jest dużo pieniędzy, na wymianę dzieci, studentów, pracowników naukowych, stażystów, na wymianę, która polega na tym, że jak się jedzie do innego kraju, to można wtedy skorzystać z edukacji, czyli z programu nauczania zaakceptowanego na przykład we Francji, w Niemczech czy w Wielkiej Brytanii. Zatem Unia Europejska wspomaga nauczanie dodatkowe, ale nie ma żadnego wpływu na to, ile pieniędzy się przeznacza na edukację w Polsce.